Dzień dobry, dzień dobry. Po dość długiej przerwie sporo się u nas działo i dobrego, i złego, jak to w życiu bywa, ale chyba trzeba iść do przodu, nie ma co wracać. Po prostu chorowaliśmy, dlatego mówię, że złego. Jak nie ma zdrowia, to nic nie cieszy, słuchajcie, ale chyba wyszliśmy na prostą, a z dobrych rzeczy to ogród jest prawie skończony. Bym powiedziała, że tak na 90% jest już wszystko zrobione, więc może mały przegląd też Wam tutaj zrobię. Stęskniłam się już za nagrywaniem, bo przez święta sobie taką małą przerwę zrobiłam, później dopadła nas choroba, więc też nie nagrywałam. Piękna pogoda, więc trzeba patrzeć optymistycznie i lecimy do przodu. Hejka, co tam za dziurę kopiesz, że jak się będzie zjeżdżać, to do dziury? Co? Nie da się wpaść. Zamówiłam huśtawkę i tutaj mamy już przygotowane miejsce pod huśtaweczkę. Huśtawka dla dorosłych. Tutaj się śmiałam, żeby tak zakopali, żeby Grzesiek mógł się swobodnie też huśtać razem ze mną, więc wiecie. Poziomeczki pięknie nam tutaj kwitną. Ciekawe, jak będą owocować. Myślę, że poziomek wystarczy. Robię sobie taki mały przegląd ogródka, bo mam w planach tutaj później już zacząć siać. Słuchajcie, dzisiaj 27 stopni. Zresztą nie tylko dzisiaj. Nasz warzywnik prawie jest skończony. Tak to wygląda. Mam w planach później wybrać się do jakiegoś sklepu i kupić trochę rozsad. Ja bardzo lubię sadzić rozsady, no bo już od razu raz, że są większe, wiadomo, że jest większa szansa, chociaż nie zawsze, że to będzie rosło. Z nasion różnie bywa. W zeszłym roku i tak mi wszystko w sumie powschodziło, oprócz kopru. Po prostu koper tyle razy siałam i nic z niego nie było. Cały czas tylko taki wyrastał i od razu jakaś choroba go dopadała. Gwiazda, ale masz buty, ale masz pantofle. Chciałam Livi ubrać adidasy, ale nie. Pantofel taki, żebyś mogła normalnie tańczyć w tańcu z gwiazdami. Wiesz? Mhm. Kiedy urosną jeżyny? Ja mam nadzieję, że w tym roku już będziemy tutaj jeść i maliny, i jeżyny, i borówki. Nie dzisiaj, ale latem. Wiesz, jak będzie lato. Właśnie Livcia tutaj kuca przy krzaczku jeżyny. Tutaj wzdłuż szklarni mamy borówki. Boróweczki. A pod płotem sporo malin. No i przyjechałam po rozsady. Co my tu mamy? Truskaweczki, seler, truskaweczki, tylko inna odmiana, por. I niestety nie było za dużo. Niestety trafiłam przed dostawą, dopiero ma być za 2 dni. W Złotoryi są akurat 2 takie ogrodnicze sklepy, więc jeszcze jest szansa, że w drugim się kupię bardziej. Przyszła do mnie wielka paczka z Sinsay. Zaczęłam ją otwierać, ale stwierdziłam, że otworzymy ją razem, więc zaczynamy. Paczka taka wielka, że prawie mnie chyba nie widać za niej. Dobra, może zaczniemy od tych rzeczy, co już są rozpakowane. Bardzo fajna taka koneweczka. Kilka takich fajnych pojemników na przyprawy, na sól, na cebulę. Jeszcze pod spodem też mam na kostki, nie kostki, tabletki do zmywarki. O. Ja już tutaj sobie wszystko rozpakowałam, żeby trochę zaoszczędzić Wam czasu. Patrzcie, jakie czadowe lataremki. Idealnie sprawdzą mi się na tarasie. I mam właśnie 2 sztuki. One się tutaj ładują
dzięki promieniom słonecznym, więc fajne, bardzo fajne. Tym bardziej, że u nas z tyłu akurat na tarasie jest bardzo dużo słońca. I już Wam mówię, w jakiej cenie jedna taka latarenka. Jedna kosztuje 29,99. Nie wiem, może jeszcze jedną bym dokupiła. Wtedy był taki fajny klimacik po trzech rogach. Mam tutaj zestaw małego ogrodnika. Nie, naprawdę przyda mi się to. I chwilunia. A cena jaka jest? Chwila. Już Wam mówię. Dobra, nie mówię, bo przez przypadek uszkodziłam, ale gdzieś tutaj Wam napiszemy, w jakiej cenie to jest. W ogóle takie masywne to jest. Fajnie, że w Sinsay są, wiecie, takie rzeczy nie tylko ubraniowe, ale też właśnie do domu, na ogród, na balkon, na taras. Nie mogłam się powstrzymać, jak zobaczyłam te dwa krasnarki. Nasze dzieci lubią takie gadżety, więc na pewno będą zadowolone. Jeden taki krasnar kosztuje 10 zł. Koneweczkę Wam pokazywałam. Ją raczej będę właśnie używać na tarasie, w dalszych częściach ogrodu. Wszystko podlewa się samo. Nożyczki kuchenne. Jak mi brakowało nożyczek kuchennych, kosztują 10 zł prawie, bez jednego grosza. Co my dalej mamy? Te puszki, o których Wam wspominałam. I one w zależności od rozmiaru. Te mniejsze kosztują 16 zł bez jednego grosza. Ta na cebulę kosztuje 22,99. I ta na kapsułki jest no, naprawdę dosyć spora. Myślę, że całe opakowanie tutaj wejdzie. I ona kosztuje 29,99. Bardzo fajny serwetnik. I on jest, już Wam mówię, już, po 15,99. Ładnie będzie wyglądało, jak tutaj się właśnie włoży serweteczki do środka i będzie widać taki wzorek. Kilka jeszcze takich wbijanych lampeczek do ziemi. One też są solarne. I mam tutaj deskę do serwowania. Tutaj po części ona jest wykonana z kamienia. Zaraz ją otworzę i Wam tutaj nagram taką przebitkę, jak ona wygląda. Ale, o, deska wygląda tak. Ale ładne, tutaj też jest taki marmurkowaty wzór. Najlepsze zostawiłam na koniec. Jeszcze jedną rzecz Wam pokażę. Patrzcie, jakie piękne szklanki, bardzo fajna wielkość, ja lubię właśnie większe, no przepięknie wyglądają, ja już tutaj widzę wodę, miętkę, truskaweczkę, na pewno dokupię. Wzięłam 4 sztuki, bo chciałam tak się przekonać, jakie one są na żywo, ale są genialne, więc myślę, że jeszcze z 8 sobie domówię, 12 to już tak fajny zestaw. Ja już nie mogłam się powstrzymać, umyłam szybko te kubeczki. Zobaczę, jak się z nich pije. Wygodne, naprawdę. Zaraz coś można napisać, że już specjalnie przedłużam. Nie przedłużam, ale niektóre szklanki, kubki są tak niewygodne, że można się pooblewać. A te są mega wyprofilowane. Więc od razu już przełożyłam też serwetki. Bardzo fajnie. Raz, że to w domu, ale też z myślą o tarasie. W opisie pod filmem znajdziecie link do strony oraz kod zniżkowy, więc jeżeli macie ochotę, to korzystajcie. Ja dopijam wodę i idę z moją ekipą sadzić, siać. Korzystamy z pogody i miejmy nadzieję, że nam wszystko pięknie urośnie. Pieczarek nie kupiłam? No pieczarek nie będziemy sadzić, ale zobacz, jakie fajne rzeczy. Truskaweczki, seler, por, znowu truskawki. A tutaj mamy dużo miętki, chociaż już mamy jej trochę w ogródku. I lubczyk. I kredę Wam kupiłam. Kreda. Możecie zabierać do piaskownicy. Ale słuchajcie, jutro ma padać deszcz. Kredę trzeba schować, bo co się stanie? Rozpuści się, namoknie i po kredzie. O, macie rację, niebieska kostka i fioletowa piękniej będzie wyglądać niż taka szara, nie? Nie, zróbmy kolorową. Dywan przed domem.
Nie wszystko będziemy sadzić z rozsad, też mamy trochę nasionek. Fasola akurat widzę, że ta jest do późniejszego siewu, ale koper, rzodkiewkę, marchew, pietruszkę czy groch już jak najbardziej możemy posadzić, posiać. Patrzcie, jakie fajne tabliczki, właśnie one też są z Sinsay, żeby sobie później napisać kredą i zaznaczyć, co gdzie rośnie. Dla dzieci będzie frajda. Livia jeszcze nie napisze, ale będzie mogła narysować. Fajne? Chyba na odwrót, na drugą rękę, Miśka. Będziesz pomagać? Nie. Nie? No dobra. Z której strony? Z tej mam założyć? To ma być na wierzchu, tak. To ma ta. Rękawice to podstawa. Każdy swoje zakłada. Teraz lecimy z rzodkieweczką. Marchewka już zasiana. Ja tu nie mam wcale roboty. Patrzcie, jakich ja mam pomocników. Livia już tu zakrywa. Tam patrzcie, jakie ładne. Patrz, ona już zakwitła. Moje nie zakwitły. Ale pojemy. Ale ona już bieska jest, zobacz. Nie, ona już przekwitła chyba. Jasiu, twoja przekwitła, tam już się owoc robi. Ale to będą wasze wspólne. Będziecie się dzielić, ale tych donic, czy jak to się mówi. Już ile ja pomidorów zamówiłam, ja się boję, kto to będzie przytrzymać. Plus jeszcze szklarnia. Ale sałata pada, jest za gorąco, a patrz, jeszcze szyb nawet nie ma w szklarni. Mam też. No, ty, uwaga. Ania, i to jest właśnie pomysł. Szklarnia bez szyb, przewiewna. To jaka ogrodniczka, proszę. To ta ziemia z obornikiem? Z obornikiem. Elegancko. A teraz Livia, powąchaj ręce, jak ładnie pachną tym pięknym towarem. No nie, no towarem. Ja akurat jak czuję obornik w powietrzu, to mówię, o, to są pieniążki czuć. Livia, myślałam, że się szybko znudzisz, a ty dajesz radę tu. Ej, kto wykopał? Ja wykopałam. Weź ładniejszą sadzonkę, dobrze? Ta jedna taka jakaś uszkodzona. Może być. Bo tutaj już mamy dwie różne mięty i jeszcze sobie trzecią dołożymy. To jest taka ciemna. Figa! Jasna. Figa, nie szalej. Tak. No nie wiem. Co, wiatru ci brakuje? Powietrza mi brakuje. To dawaj, które to koło? Cały czas to samo. To? Ja już u Wojtka byłam w ale... tygodniu 3 razy. No dobra. Ja ostatnio jestem w roli nauczyciela, także proszę. Proszę, co? Ja mam pytanko, bo ty tak od góry, taka ładna, czysta koszuleczka, a dół taki roboczy, że to, że tylko tak się z rąsi nagrywasz, a co? Mnie nie widać. Co? Czy co? Nie, no jak? Góra czysta, ale tutaj, no jest roboczo. No i co? Co byś teraz zrobiła? No odkręciła pewnie, jak w rowerze. No. Co założyłam? Ile powinno być? 2,5? No, a jest 1,5. Ale mnie jeszcze nie wciskałem. Nie, dobrze, dobrze, no to pokazuje 1,4 bara. Znowu schodzi. Schodzi. Czekaj, odkręcę. A to jest letnie czy zimowe? To jest zimowe. Brawo! Zimowe jest, bo Ania, mamy początek kwietnia. No ty zaraz zobaczysz, jak przymrozki przyjdą, śnieg spadnie. Ja jadę sadzić zaraz i siać. Będzie, nie ma być przymrozków. Ale mam się wstrzymać czy nie? Nie wiem, ja do kukurydzy patrzę. Kukurydza nie lubi bardzo. Naciśnij. Mocno. Dobra. No i puszczasz i będziesz widziała, jak puścisz, ile jest. Jak puszczę, no i tutaj czekaj, trochę się spuści. No daj jeszcze trochę. Dobra. No na razie por nie wygląda, ale mam nadzieję, że teraz pójdzie korzeń w dół, wszystko się podniesie i będzie ładnie tutaj zdrowo rósł. Pokażę wam donicę z różnościami. Jasiu tutaj na tabliczkach namalował co po kolei. Marchewka, rzodkiewka, później była pietruszka, a na końcu właśnie nie pamiętamy, bo się mała zadyma zrobiła. Livia coś tam pomieszała. Wydaje mi się, że koper jest na końcu. Nie wiem, okaże się. A teraz podlewanko.
piekłam z Liwciem chlebek bananowy. Ciekawa jestem, jaki jest w środku. Tyle razy piekę chlebek i nie za każdym razem wychodzi. Czasami wyjdzie za kalec, więc zaraz kroimy i próbujemy. Czekam, żeby jeszcze wystygł, żeby był taki fajny, wilgotny w środku. Bez zakalca, ładnie wypieczone.